Pani, która była zmęczona i sama potwierdziła, że była zmęczona. Znaczy my najpierw zaszliśmy do wykresie i koleżanki powiedziały, że tak, ona mówiła, że się cały dzień zmęczona i rzeczywiście ta jej medytacja i atencja nie przekraczały tam na 30%. A jak jest synchronizowane to ten zapis, powiedzmy, tych fal mózgowych i dźwięki? Na jakiej zasadzie to się... To jest tak, że właśnie, że mamy te wszystkie fale, alfa, beta, gamma, delta. To jest tak, że jeśli się pojawi w jakimś zakresie, my podzieliliśmy po prostu te zakresy, żeby je uprościć, bo gdybyśmy musieli cały strumień na czysto, że tak powiem, na czysto, to nic byśmy nie zrozumieli, to by był cały szum po prostu. I w tym momencie my to podzieliliśmy, że jeśli jeśli między na przykład 5 a 6 tysięcy pojawi się jakaś wartość, to gra dźwięk i zapala się płyta. A jeśli na przykład będzie wartość między 6 a 7 tysięcy, będzie inny dźwięk. Ale jeśli na przykład pojawi się znowu między 5 a 6 tysięcy dźwięk, na przykład 5500, a później 5600, to zagra raz tylko ten dźwięk. Nie? Żeby to uprościć, po prostu, że mamy, wiemy, w którym jesteśmy obszarze, ale nie przeładowujemy percepcji naszej tymi danymi. Czy zastanawiasz się, czy byś teoretycznie był w stanie jakoś tak w miarę poukładać generalnie te częstotliwości w swoim myśle, tak żeby faktycznie już wiedzieć, co czemu odpowiada, tak. Byłbyś w stanie jakąś melodię z tego złożyć? Tak. No melodia albo jakieś świadomość, bo to, że my wysyłamy to na dźwięki światło, to jest punkt wyjścia do naszego neurosprzężenia, a tak naprawdę, gdy masz już tą świadomość, masz taką kontrolę, że możesz, potrafisz osiągnąć tam ten dźwięk konkretny, czy tam, to możesz wtedy sterować robotem, możesz zrobić, włączyć telewizor, nie? Tak. Ale tutaj też jest tak, że na przykład wtedy możesz już wiedzieć, kiedy dana płyta się włącza, jeżeli chcesz ją włączyć, to wiedz, musisz się wyciszyć na chwilę. No właśnie o to mi chodzi, nie? Jesteś w stanie świadomie sterować, coraz bardziej świadomie sterować. No wiesz, się jakieś, wiesz, powtórzenie, ćwiczenie. Mała niewiadoma, tutaj zostało mi przytoczone troszeczkę informacji, jak to w ogóle działa, co jest mi nakładane na głowę i co jest mi przyczepione do ucha, to było dla mnie ciekawe, że tutaj miałam podłączone urządzenie. I po siedzeniu tam właśnie około, sądzę, że to było chyba około 5 minut, bo jest to taka przestrzeń, w której tak naprawdę się nie potrafię już wyczuć, tak? Nie ma tej przestrzeni czasu. Wyłapuje się przede wszystkim, na początku jest ten has. Powiem tak, na początku po prostu dopiero są te pierwsze wrażenia, te lampki migają. Dopiero w pewnym momencie można zauważyć pewne rytmy wynikające właśnie z reakcji organizmu. Czyli jeżeli zaczynają szybko mrugać, no to z opóźnieniem, ale takim 2-3-sekundowym widziałam, że w tamtym konkretnym momencie pojawiają się lampki i z takim rytmem, jakim wystukiwałam mrugnięciami. Także, jeżeli nie było tego mrugania, zamykałam oczy, spłycałam oddech, był on wręcz nieuchwytny. Również efekty były po prostu zanikające. Aż osiągnęłam taki poziom, że po prostu nie było żadnych dźwięków, żadnych lampek. I zaraz potem, jeżeli właśnie narzucałam taki szybki oddech, szybkie poruszenie głową, szybkie różne reakcje, po prostu
wszystko zaczynało migać i wydawać różne lekkie dźwięki, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie i w sumie nigdy się nie miałam takiej okazji, więc było bardzo, bardzo ciekawe. No ja prawdę mówiąc, próbowałem wywołać tak silne odczucia, to w życiu w normalnych warunkach tak silne wspomnienia się wywołuje tylko u terapeuty na sesji i w żadnej innej sytuacji, a w momencie, kiedy ja w ciągu 2 minut zacząłem wyciągać kilka różnych sytuacji, pozytywnych, negatywnych, to było to tak mocne, że jakieś pół godziny się po tym jeszcze nie mogłem pozbierać. A nie trzeba pracować ze wspomnieniami, można po prostu sobie... Też się w sensie nie trzeba iść taką hardkorową stronę. Tak, no ja taką wybrałem, ale próbowałem też potem sprawdzić, jak bardzo mogę się skupić. I to też było ciekawe, bo próbowałem rozwiązać bardzo trudny problem techniczny w głowie. I to było słychać, to było słychać. Tak? Tak, i przez przypadek go rozwiązałem swoją drogę. O, to super, gratulacje! No, ale... Jeszcze chwilkę tam w leżące. Ale, prawdę mówiąc, żeby w pełni się tym pobawić, to trzeba tam posiedzieć trochę czasu. I just visited this installation, Ode to Neurons, and they basically read your mind and visualize what's going on in your cortex, in different parts of your brain and the connections between neurons. And well, it's amazing, like you sit there, I tried personally like different emotions and see what would be the reaction, like how does it visualize, and this sound, it's quite like deep bass. It's very impressive. So I think you should try it on. Jak na ulicy są neonowe takie reklamy i nieprzyjemnej pracy chwilę ma z tej hudby. Że to było taka jako komputerowa gra. I really like it. It was like falling sky in a dance floor, kind of. But I was kind of pissed off because it was for such a short time. Like I couldn't really see the shapes as I wanted because it was just like ping all the time. But I really like it. Jest wizualne, kinetyczne, sensoryczne. I wydawało mi się, że w tym odczuciu, które posiadałem ze wzroku, ze wzroku, była pewna interferencja tego zwrotnego oddziaływania. Znaczy ta sceneria tak silnie na mnie oddziaływała, że nie byłem w stanie w jakiś kontrolowany sposób tego wszystkiego sobie myśleć tam. Ale przy różnych procesach myślowych typu orientowanie się w przestrzeni, próbowanie sobie przypomnienia drogi z samochodu tutaj, były zupełnie inne sytuacje dźwiękowo-wizualne, niż gdy sobie zastanawiałem się, co się wydarzy teraz, z kim się spotkam, dokąd pojadę itd. itd. I to faktycznie dawało się odczuć, tyle że niezbyt wyraźnie. W sensie te algorytmy były kompletnie nieprzewidywalne. Chociażby odczuwamy. To znaczy trzeba po prostu pościć tam dużo dłużej, żeby te zależności wyczuć. Bo można się tego nauczyć po pewnym czasie, na początku faktycznie to się wydaje bardzo chaotyczne. A za którymś razem już pan wie, co się wydarzyło i dlaczego na przykład coś się świeci. Jesteśmy w stanie przeczytać emocje, jesteśmy w stanie przeczytać zmianę na jakiś bodziec. Natomiast samych myśli nie. Thank you.